witam wszystkich po dłuższej przerwie nie nagrywania filmików, ale jakby tak nie było czasu, dużo się działo i pewnie się zastanawiacie, co z tym kamperem, którego tam na wiosnę sobie robiliśmy z Danielem. Także kamper jest już prawie na ukończeniu i właśnie jesteśmy w najbliższym czasie będę nagrywał kolejny filmik o postępach, o tym, co tam robimy, jak to będzie ostatecznie wyglądało. Ale teraz w międzyczasie chciałbym Wam puścić, nagrać jeden filmik, ponieważ kupiliśmy we wrześniu kampera. Takiego właśnie, no. Jest to Detlefs Just 90 na Citroenie Jumperze. Zamontowaliśmy markizę. Co tam jeszcze zamontowaliśmy? No zaraz Wam wszystko pokażę. Ogólnie postanowiliśmy, że kupimy sobie takiego kampera. Będziemy mieć dwa. No i tak zrezygnowaliśmy chwilowo z przyczep, bo jeździmy kamperami. Więc zapraszam Was do krótkiej prezentacji tego kampera i postaram się Wam wszystko opowiedzieć. A więc jest to kamper zarejestrowany na 5 osób. Całkowita długość tego kampera to jest 7,5 metra. Właśnie postanowiłem nagrać filmik teraz, ponieważ no, nie mamy dla niego zadaszenia, więc kupiliśmy pokrowiec na kampera i dzisiaj postaramy się go już przykryć na zimę, bo raczej nie będziemy nim jeszcze jeździć, aczkolwiek po świętach planuję, może uda się pojechać nad morze na kilka dni, zobaczymy, czy to się uda. Tak więc kamperek posiada centralny zamek, który otwiera też te drzwi boczne, więc zapraszam Was do środka. Tutaj na dole wysuwany jest stopień. Zaraz Wam to pokażę. O, proszę. Tutaj jest stopień, żeby można było sobie łatwo wejść. Tak więc zapraszam do środka. A więc tutaj już na tą chwilę wczoraj pokazywałem teściowi. Więc mamy obrócone obydwa fotele. I kamper jest przygotowany tak jakby do odpoczywania. Tutaj, w tym miejscu, ten stół oczywiście można sobie przesuwać w każdą stronę, żeby sobie go dostosować odpowiednio do tego, ile jest osób, jaki jest układ. I jeszcze na koniec ten stolik, to bym musiał postawić gdzieś kamerę. Już nawet nie pamiętam, jak to się robiło. Aha, dajmy go lekko do góry i możemy go obniżyć tak, że o, że tutaj mamy dodatkowe poduszki, tutaj robi się kolejne łóżko. Tutaj jest takie miejsce i tutaj, że można włożyć deskę i tutaj jest kolejne łóżko. To by było na tyle. Chwileczkę. Podniosę z powrotem stolik. Dwa fotele kapitańskie, które się obracają. Więc tak to wygląda. Jest to Citroen Jumper. Już tutaj poodsłaniam, bo wszystko jest pozaciemniane. O, teraz zrobi się troszkę jaśniej. Fajne są te rolety, więc na pewno te rolety będę zamawiał do tego kampera, którego będziemy kończyć, gdyż no dają one prywatność. Pewnie też troszkę izolują w zimie, czy też w lecie, osłaniają przed ciepłem. Nasz Citroen był niestety bez radia, więc zaopatrzyliśmy się w taką stację multimedialną. Już zaraz tutaj ją uruchomię. Aha, sygnał, który teraz słyszeliście, sygnalizuje nas o tym, że mamy rozłożony stopień. Więc tutaj go składamy.
I w tym oto momencie, jak przekręcimy zapłon i sobie uruchomimy tego kampera, zagrzejemy sobie go przy okazji. Przekręcimy normalnie fotel z jezdnej. No i tak, mamy klimatyzację automatyczną tutaj do jechania. Mamy tutaj dwa gniazda USB, jedno takie typowe USB i jedno gniazdo zapalniczki do ładowania czy do podłączenia przetwornicy. Oto jest nasze radio, które normalnie podłączone jest do anteny. Można sobie słuchać radia, można sobie włączyć tutaj dużo fajnych rzeczy. Oczywiście jest kamera cofania. Mamy tutaj wgrane kilka różnych fajnych rzeczy. Nie wiem, czy to będzie widać, bo troszkę jest jasno. Ale mamy wgrane OpenFM do muzyki z internetu, mamy YouTube Music, mamy Road Lords do nawigacji, grę dla dzieci nawet, Dino T-Rex. Jakby się dzieci nudziły tutaj w trakcie jazdy, jak jechaliśmy do Zakopanego, to sobie grali w T-Rexa, więc takie różne udogodnienia. Będziemy mieć wgraną jeszcze nawigację iGo Track, gdyż ten kamper jest dość długi i dość wysoki, żeby czasem nikt nie wjechał nam na jakiś wiadukt. Dobrze, także to by było na tyle tutaj, jeżeli chodzi o szoferkę. Fotele są naprawdę bardzo wygodne. Tutaj na górze są różne półeczki. Tutaj jest taka półeczka właśnie, nie bardzo się tu coś położy, może jak jeżeli mamy zaparkowane, ale tutaj jest do schowania różne rzeczy, można sobie schować. Tutaj to okno można zasłonić albo moskitierę i otworzyć, więc jest bardzo fajne. Tutaj jest gniazdko na 220 w momencie podłączenia i też głęboka półka, gdzie można wiele rzeczy schować. Dobrze. A ty co tam robisz? Chodź tu. Chodź tu, gdzie ty tam łazisz? Sara przyszła troszkę tutaj poglądać. Dobrze, także szafeczki tutaj. Są takie szafeczki, nie za duże, ale troszkę rzeczy tutaj się schowa. Ta to w ogóle jest mała, bo tu jest jeszcze część tego całego osprzętu do opuszczania tego łóżka. Ta szafeczka, niektórzy z was wiedzą, to jest taka szafeczka tylko po to, gdyż to łóżko na górze tutaj się opuszcza. Już wam to pokażę. Tam na górze jest łóżko na dwie osoby. I żeby je opuścić, to właśnie tą szafkę trzeba otworzyć, gdyż ona by mogła tutaj... O! To już jest łóżko opuszczone na sam dół. Tam, jak widzicie, jest siatka zabezpieczająca, żeby dzieci nie spadły. Tutaj ta siatka też jest jeszcze jedna do otworzenia. I drabinka, którą tutaj sobie montujemy. Więc to łóżko naprawdę jest fajne, wygodne. Na górze jest jeszcze okienko. Też jest, są dwa światełka, które tam można sobie włączyć, więc wieczorem też można sobie posiedzieć. Dobrze, także składamy to łóżko. No, najważniejsze coś, żeby pamiętać, żeby tą szafeczkę sobie rozłożyć na czas tego. Tutaj mamy zabezpieczenie. Takie musi być zabezpieczenie, jeżeli to łóżko na czas jazdy, żeby wiadomo, nam nie spadło. Dobrze. Teraz przejdziemy do części tutaj, jakby mamy zamontowany telewizor, który działa na 220, ale tutaj jest gniazdo zapalniczki i można bez problemu podłączyć przetwornicę i tego telewizora użytkować w trakcie jazdy. Tutaj jest panel sterowania do ogrzewania. Jest to ogrzewanie Truma Kombi. Uważam, że bardzo fajnie się to sprawuje, gdyż grzeje kampera bardzo dobrze. Sprawdziliśmy to w Zakopanem, było nam fajnie ciepło. Wody jeszcze nie grzaliśmy, nie sprawdzaliśmy. Tutaj natomiast mamy cały panel sterowania, którym sobie tutaj włączamy zasilanie, wszędzie świeci światło, pokazuje naładowanie akumulatora tego hotelowego i akumulatora samochodowego, plus woda szara i czysta. Mam tu spuszczany, gdyż jest już przymrozki są, więc nie trzymamy wody.
Dobrze, przejdźmy teraz do kuchni. Tutaj mamy fajną, dużą lodówkę. Naprawdę jeszcze jej całej jakby nie wykorzystaliśmy, bo też dopiero raz tylko sobie paliśmy. Ale jest naprawdę fajna, działa na 12 V na gaz i na 230. I po drugiej stronie jest kuchnia. Zlew z wodą. Tutaj jest szafeczka taka z koszem na śmieci. Już tu pokażę z tej strony może. Z koszem na śmieci i dość duża szafeczka. Tutaj jest ten panel sterowania do opuszczania i łóżka, dół, góra. Tutaj mamy gniazdko, jedno i drugie, bo wiadomo, w kuchni najwięcej sprzętów. Tutaj jest palnik. Dwa palniki gazowe, myślę, że w zupełności wystarczą. Haczyki, które można przesuwać i coś sobie tutaj na nich powiesić. Tutaj na górze jest naprawdę duża szafka, więc tutaj dużo rzeczy można sować. Mamy tutaj jeszcze jakieś płatki, jakieś żyżowe z naszego wyjazdu. No i tutaj mamy sztućce, różne takie rzeczy, chusteczki, sterowanie klimatyzacją. Oczywiście są z cichym domykiem te szafeczki, sztućce, talerze, kubki. Wolny domek. Tutaj też jest naprawdę na garnki, więc wystarczająco uważam w tej kuchni jest, żeby sobie tutaj. I z drugiej strony pod lodówką też jest taka duża, fajna szuflada na jakieś spożywcze rzeczy. Dobrze, wersja naszego kampera to jest wersja z łóżkiem tym małżeńskim. Oczywiście Sara tutaj sobie już pochodziła. Teraz to łóżko jest jakby skrócone przez ten mały bloczek, że można sobie tutaj spokojnie przechodzić dookoła, a w momencie, kiedy kładziemy się spać, wysuwamy to i tutaj wsuwamy. I mamy teraz to łóżko takie, że jest wygodne dla osób takich jak ja, na przykład do 182 cm. A na czas podróżowania, na czas tutaj dzienny, składamy duże szafy z jednej i z drugiej strony. Tutaj naprawdę dużo rzeczy można sobie pochować. Tam, o ile dobrze wiem, jest gniazdo jeszcze na górze. Są światełka i gniazdo. I teraz z drugiej strony jest taka sama szafa. Tutaj jest też taka dość duża szafka, gdzie można naprawdę dużo rzeczy schować, plus dostęp do zbiornika na wodę. Weźmiemy to, otworzymy na... Tam już nie ma wody, wszystko pospuszczane, ale chciałem jeszcze sprawdzić na wszelki wypadek. Więc tutaj naprawdę dużo rzeczy nam się też schowa. Tutaj mamy stopnie z jedną w drugą stronę i tutaj są wyloty ciepłego powietrza z jednej i z drugiej strony. Plus tutaj jest taki malutki schowek, że tutaj chyba schowaliśmy. Tak, jakieś takie jeszcze rzeczy szpargały, musimy sobie tutaj to uporządkować. Naprawdę fajny schowek. No i teraz wracając w drugą stronę, mamy łazienkę. Te drzwi od ubikacji zamykamy i robi nam się tutaj taki pokój prywatny. Mamy łazienkę z umywalką, z lustrem i z szafeczkami takimi tutaj, że można sobie pochować jakieś kubki, przytrzymywać. Tutaj jest taki guzik, który otwiera tą szafkę i przesuwa. Tutaj można dużo rzeczy też schować. Przesuwać. I z drugiej strony jest prysznic. Niestety nie mieliśmy jeszcze okazji go przetestować, spróbować, ale jeżeli nam się to uda, to podzielę się z Wami tym. Bardzo mi się podoba ten drewniany wkład, ta drewniana podłoga. No jest tutaj naprawdę dosyć dużo miejsca. Jest, ja tutaj wchodzę, mogę zamknąć te drzwiczki i spokojnie się obrócić w każdą stronę. Więc naprawdę miejsca jest wystarczająco. Także to by było na tyle z tej prezentacji kampera. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Ogólnie kamper jest dostępny do wypożyczenia, więc w moim profilu znajdziecie maila. Jeżeli macie jakieś zapytania, to wysyłajcie.
odpowiem na wszystkie pytania. Aha, tutaj jeszcze na górze jest zamontowana klimatyzacja z funkcją grzania, więc na polu kempingowym każdy może się dogrzać, a w lecie się schłodzić. Więc uważam, że ten kamper z Markizą, z Dometica jest w pełni wyposażony. Jeszcze będziemy montować sobie, tylko nie wiem kiedy, podgrzewanie do zbiorniku na wodę szarą, żeby można było z kampera korzystać w sezonie zimowym. I zewnętrzne przyłącze gazu, gdyż kupiliśmy jeszcze grill gazowy, taki zewnętrzny, żeby nie trzeba było butli żadnej podłączać, tylko żeby można było sobie grillować i uważam, że to już będzie wszystko. Dobra. Dobra, a więc to jest tyle z tej prezentacji tego kampera. W najbliższych dniach pojawi się filmik z budowy naszego kampera i pokażę Wam, jak to wszystko nam wychodzi, jak to kończy. Dobra, to dzięki, hej!